Cześć, z tej strony Sylwia Maksym. Zapraszam Cię do mojego świata, w którym króluje paliwo z roślin. Jestem dietetyczką sportową, uprawiam kolarstwo górskie, uwielbiam drożdżówki z makiem, świeże figi i kawę. Tworzę to miejsce dla sportowców i wielbicieli aktywności fizycznej. Tutaj dowiesz się, jak w smaczny i prosty sposób poprawić regenerację i zdrowo ograniczyć ilość spożywanego mięsa. Zapraszam Cię do wspólnego czerpania paliwa z roślin. Bazując na moim doświadczeniu i obserwacji, śmiało mogę stwierdzić, że nie znam ani jednej osoby, która ani razu w ciągu swojego życia nie sięgnęłaby choćby po jeden suplement. Czy to dobrze? Czy powinniśmy zawierzyć nasze zdrowie suplementom zamiast skupiać się na konwencjonalnej żywności? Stosowanie suplementów takich jak witamina D dla całej populacji niezależnie od płci, wieku czy masy ciała jest obligatoryjne. Osoby prowadzące diety roślinne powinny wspierać kondycję organizmu witaminą B12 i kwasami tłuszczowymi wielonienasyconymi z grupy omega-3. Udokumentowane działanie kreatyny, beta-alaniny, soku z cierpkiej wiśni czy szerokiej grupy azotanów również jest bezapelacyjnie wartościowe dla sportowców. Ale co z pozostałymi suplementami, które są dostępne na wyciągnięcie ręki i reklamowane na każdym kroku? Znajdziemy je nie tylko w aptekach, ale i w sklepach internetowych, ze zdrową żywnością, sklepach spożywczych, kioskach, a nawet na stacji benzynowej. Czyli ufać, kupować, czy może wątpić w cudowne działania? Jak weryfikować uczciwość producenta i sprzedawcy? Co możemy znaleźć w suplementach prócz substancji, ze względu na którą sięgamy po dany preparat? Jakie konsekwencje może nieść za sobą bezmyślna suplementacja nie tylko w sporcie? Jaką drogę musi przebyć suplement i jakie spełniać normy, zanim trafi do sprzedaży i kto go może wyprodukować? Nie mogłabym sobie wymarzyć lepszego gościa do tej rozmowy. Gościem 96. odcinka mojego podcastu Paliwo z roślin jest Maciej Szymański, prezes Fundacji Badamy Suplementy, który profesjonalnie rozprawi się z moimi wątpliwościami i fachowo udzieli nam odpowiedzi na pytania dotyczące rynku suplementów. Cześć Maćku. Cześć Sylwio. Maćku, zanim przejdziemy do tych bardzo trudnych pytań dotyczących rynku suplementów, opowiedz mi proszę coś więcej o Fundacji Badamy Suplementy. Jak zrodził się sam pomysł stworzenia fundacji? Kto stoi za samą fundacją? Kto za co odpowiada? Już Ci mówię, Sylwio. Fundacja Badamy Suplementy, zanim była organizacyjnie fundacją, zrodziła się z ruchu społecznego i z chęci przebadania suplementów diety przeze mnie, przez konsumenta. Nie wiedziałem wówczas, czy to jest tylko moja chęć, czy taka potrzeba jest też wśród innych konsumentów. Dlatego dzięki mediom społecznościowym, dzięki portalowi takiemu jak Zrzutka, powstała zbiórka, która sfinansowała możliwość przebadania suplementów diety, które wskazywali wszyscy darczyńcy, którzy wpłacali na Zrzutkę. Dzięki temu po pierwsze takim znamiennym był fakt to, że zbiórka w 100% ponadwymiarowo została zrealizowana, co pozwoliło jeszcze więcej suplementów przebadać niż zakładaliśmy pierwotnie. Tutaj mam na myśli odżywki białkowe, zresztą w których wykryliśmy nieprawidłowości. A oprócz tego fakt, że ludzie wpłacili ponad chyba 6 tysięcy złotych po to, żeby przebadać suplementy, które kupują, jest znamienne, że ta potrzeba faktycznie nie była tylko moją potrzebą, ale też potrzebą społeczną. Później przerodziło się to w fundację, która dzięki temu, że ma osobowość prawną jest organizacją pozarządową, mogła się starać o granty na przykład z Narodowego Instytutu Wolności właśnie po to, żeby badać jak najwięcej suplementów diety i tak też się stało i cały czas się rozwijamy w tym kierunku. Wow, powiedz, ile osób jest w waszej ekipie? Kto za co odpowiada? Jest 6 osób, jestem ja, jest Ania, moja żona, która zajmuje się mediami społecznościowymi, jest Paweł, który jest doktorem dietetyki, jest moja mama, która jest doktorem nauk farmaceutycznych, jest jeszcze Kasia, która jest dietetykiem, Ania, właściwie też jeżeli chodzi też o dietetyków, jak zresztą na samej stronie na pewno zauważycie w artykułach, jest ich dość dużo, bo staramy się jak najszersze spektrum różnego spojrzenia
na, można powiedzieć, na te same problemy bądź na te same zagadnienia. Dzięki temu ta niezależność wiedzy i właściwie nie tylko taka jednokierunkowość, bo nie jest tylko fundacji, nie jest tylko jedna osoba, która narzuca jakiś nurt myśleniowy, ale mogą się spotkać różne wizje, które zawsze są oparte o źródła naukowe i dzięki temu się rodzi taka merytoryczna dyskusja i efekty, które możecie zobaczyć na stronie czy w mediach społecznościowych. Zgadzam się, bo ja już jak nawet ostatnio mówiłam, bardzo, bardzo często sama sięgam po wiedzę z waszej strony i wielokrotnie ją też polecam swoim podopiecznym, bo tak naprawdę moim zdaniem stworzyliście naprawdę kawał takiej dobrej skarbnicy konkretnej wiedzy, jak sam mówisz, popartej badaniami naukowymi, więc no, macie silną ekipę. Bardzo ci dziękuję za docenienie tego. Od którego roku działacie? Jako fundacja od 2019 roku, jako ruch społeczny od końcówki 2017 roku. Ile do tej pory suplementów udało wam się przebadać? Wiesz co, to było kilkadziesiąt suplementów diety, a kilkaset analiz, ponieważ jeden suplement badamy na co najmniej trzech płaszczyznach. Zależy też, jakie są składniki bazowe. Jeżeli chodzi o takie standardowe badania, na badanie jednego suplementu składają się trzy płaszczyzny badań. Pierwsze to jest badanie substancji aktywnych, ilości substancji aktywnych, które zadeklarował producent, czy faktycznie jest to tożsame z etykietą. Drugą płaszczyzną są badania mikrobiologiczne, które weryfikują czystość mikrobiologiczną produktu. I kolejne to jest badanie pod kątem zawartości metali ciężkich. A kiedy mamy do czynienia na przykład z takimi suplementami, które zawierają kwasy tłuszczowe omega-3, badamy jeszcze wskaźnik TOTOX, który mówi nam o stopniu utlenienia, mówiąc wprost o świeżości tych kwasów. Czyli jak sobie wyobrażam samego zaangażowania nie tylko osób, ale też tak naprawdę bardzo dużego czasu, bardzo dużej ilości czasu i też kosztów naprawdę jest sporo. Powiedz proszę, czy jesteś w stanie podać mniej więcej ile kosztuje w takich widełkach od do badania jednego suplementu? Tak, widełki będą miały bardzo szeroki zakres, ponieważ może być suplement, który jest jednoskładnikowy, jest na przykład prosty składnik mineralny, jakim jest magnez, i to są dość tanie badania. Wówczas takie badanie na tych trzech płaszczyznach suplementu zawierającego wyłącznie magnez i pot, będziemy badać zgodnie z tym, co powiedziałem wcześniej, suplement pod kątem zawartości magnezu, czystości mikrobiologicznej, zawartości metali ciężkich, to będzie koszt około 500 zł brutto. Jeżeli chodzi o suplementy wieloskładnikowe, tak jak suplementy dla kobiet w ciąży, to już może być około 3000 zł. 3-4 tysięcy zł. Tam jeszcze wchodziły w grę dioksyny, które badaliśmy w suplementach dla kobiet w ciąży, ponieważ też tam spotykaliśmy się z kwasami omega-3, które są odzwierzęce. Więc wszystko zależy od składników i oraz... Oczywiście zależy też od spektrum badania, ale zakładając, że badamy to na tych trzech płaszczyznach, o których wspomniałem, to tak, zależy, czy jest suplement, jaką mnogość składników ze sobą reprezentuje. Jeżeli chodzi o odżywki białkowe, to badanie kosztowało około 2000 zł. Tam badaliśmy profil cukrowy, zawartość białka, cały profil aminokwasów, czystość mikrobiologiczną, zawartość metali ciężkich, więc badania są dostosowane do produktu, który badamy. Tak, żeby dawały jak najbardziej obiektywną i konkretną wiedzę, która nas, konsumentów, interesuje. Tak, a jak się też domyślam, zapewne też od skomplikowania samego suplementu, jego złożoności, też będzie zależał czas oczekiwania na wynik. Jak długo czekacie na taki podstawowy wynik? Dokładnie, tak jak mówisz, jeżeli chodzi o podstawowy wynik, to jest 5 nieroboczych. Tutaj mam na myśli podstawowe badania mikrobiologiczne. Jeżeli chodzi o bardziej skomplikowane badania, na przykład pod kątem zawartości luteiny, to już jest 20 dni roboczych. Więc ta rozbieżność, oczywiście zależy to od laboratorium, w którym badamy, bo niektóre laboratoria, z których korzystamy, wysyłają te próbki na przykład do Wielkiej Brytanii, więc sam czas wysyłki na pewno zabiera z tego okresu kilka dni. Ale niemniej jednak w taki suplement wieloskładnikowy to jest miesiąc badania, o ile nie trzeba niektórych badań powtarzać, bo na przykład wyszły rozbieżności, które należy zweryfikować, czy na pewno są poprawne.
Tak, jak wspominasz o osobach zaangażowanych w waszą fundację, wasz projekt, waszą w ogóle taką myśl i ideę dzielenia się dobrą informacją z całą społecznością, ilością pracy, którą trzeba w to włożyć i czasem nawet oczekiwania, to wiesz co, tak się zastanawiam, kiedy wy to robicie? Właściwie dobrą informacją powiedziałem. Dobrą informacją to można powiedzieć, że dobra informacja, bo dzielimy się tą wiedzą, ale nie zawsze ta treść jest dobra. Bo kiedy mamy rozbieżności i można powiedzieć, że demaskujemy producenta, który pomylił się bądź też umyślnie wprowadzał konsumentów w błąd, to już jest informacja niedobra, szczególnie dla tych, którzy ten suplement kupili. Kiedy znajdujemy na to czas? To na przykład teraz. Nagrywamy, patrzę na zegarek o godzinie 19. No dzisiaj akurat, chciałem powiedzieć, że pewnie wstajemy o godzinie 5, ale to akurat wczoraj było. Dzisiaj wstałem o godzinie 5.30, więc staramy się tak układać sobie cały dzień, żeby znaleźć czas na pracę, bo fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. To nie jest nasze źródło zarobkowania. Każdy z nas chodzi do takiej stałej pracy niepowiązanej z suplementami diety. Na początku, jak to był ruch społeczny, nie spodziewałem się, że fundacja, raczej wizja była taka, żeby to zostało rozbudowane fundacji, żeby do jak najszerszego grona ludzi trafiała informacja dotycząca wyników badań suplementów diety, czym są suplementy diety, tak żeby ten ruch społeczny miał naprawdę dużą siłę rażenia, mówiąc w cudzysłowie, ale nie spodziewałem się, że tak prężnie, w tak krótkim czasie tak mocno się rozwiniemy. Oczywiście jest to bardzo pozytywne, no ale niemniej jednak coś za coś. To jest też, tak jak wspomniałaś, czas, ale czas w bardzo przyjemny sposób spożytkowany, bo na pewno sposób użyteczny. To nie jest siedzenie i jakaś praca odtwórcza, tylko to jest praca nie tylko dla nas i dla naszych rodzin, bo my też tej wiedzy potrzebujemy, ale także dzielimy się z nią z tysiącami, z dziesiątkami tysięcy innych odbiorców, więc to jest fantastyczne. To akurat to daje takiego, można powiedzieć, kopa pozytywnego. Tak jak teraz, jeszcze godzinę temu byłem naprawdę zmęczony, czułem właściwie zmęczenie, ale teraz rozmawiając z tobą i poruszając tematy fundacji, czuję się jakby znowu został zastrzyk energii, więc widać, że to jest, robimy po prostu to, co lubimy. Właśnie, wiesz co, ja nawet też zauważyłam już taki powoli rozświetlający się uśmiech na twojej twarzy, bo tak rzeczywiście przyznaję i potwierdzam, widać dzisiaj, że jesteś zmęczony. Święta dały się we znaki wszystkim, a raczej odrabianie po prostu tych zaległości, które są spowodowane zapewne też świętami, ale wiesz, tak wspaniałe dla mnie jest to, że powstała fundacja, która tak naprawdę powstała z racji na, po pierwsze, waszą potrzebę, zainteresowanie, ale też właśnie tą fajną jakość wiedzy, którą się dzielicie. I bardzo mnie to cieszy, że od razu spotkała się z tak dobrym i szerokim odbiorem wśród waszych obserwatorów, którzy też was wspierają. Więc tak wracając znów do tych podstaw, bo będę wybiegać za daleko myślami swoimi, powiedz proszę, jakbym wpadła na przykład jutro albo w nowym roku, bo zazwyczaj mamy jakieś założenia na nowy rok, że chciałabym wyprodukować suplement, który moim zdaniem jest niesamowicie potrzebny moim podopiecznym. Jakie normy, jakie obostrzenia ja musiałabym spełnić jako taki producent samego suplementu, a także sam suplement, zanim trafi na rynek i do sprzedaży już do tego ostatecznego konsumenta? Tutaj możemy pójść dwutorowo, właściwie wybrać jeden z torów działania. Mam tutaj na myśli produkcję kontraktową, czyli polegać na kimś, kto już zajmuje się w sposób profesjonalny, zajmuje się w sposób zawodowy produkcją suplementów diety, znakowaniem ich, kapsułkowaniem, pakowaniem, nawet wysyłką w twoim imieniu, z samym prowadzeniem całej otoczki. Na przykład ty tworzysz markę, masz pewną wizję tego suplementu, o którym powiedziałaś, a całą resztą zajmuje się firma zajmująca się produkcją kontraktową takich produktów. Możesz też pójść innym torem właściwie pracy u podstaw i stworzyć całą linię produkcyjną. Oczywiście to jest bardziej, o wiele bardziej kosztochłonne, ale też jeżeli ten cały twój sprzęt się zamortyzuje, to też jednostkowy koszt wytworzenia będzie niższy. Zależy, jak chcesz na to popatrzeć. Jeżeli jesteś influencerem i chcesz po prostu wykorzystać swój rozpoznawalny wizerunek i rzeszę odbiorców, followersów, którym będziesz chciała zaproponować ten suplement, to myślę, że produkcja kontraktowa jest odpowiednia. Co należy zrobić? Oczywiście,
założyć działalność gospodarczą o odpowiednim profilu PKD. Tutaj też to można powiedzieć, że wpływamy na obszar, dlaczego w ogóle fundacja zaczęła badać suplementy diety. Bo żeby zacząć sprzedawać suplementy diety, to działa w sposób deklaratywny. Ty wysyłasz informacje do głównego inspektora sanitarnego o chęci wprowadzenia danego produktu na rynek. Wypełniasz szereg załączników, między innymi skład, etykietę tego suplementu, ale de facto ty w sposób deklarujesz to, że produkt jest bezpieczny i tożsame z opisem na opakowaniu. Proces nie wygląda tak, że GIS najpierw, czyli Główny Inspektorat Sanitarny, bada ten suplement. Kiedy badania wykażą poprawność, zgodność z twoją deklaracją i bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o badania mikrobiologiczne, zawartość metali ciężkich, gdzie tutaj mamy szereg norm, na których bazujemy, wówczas mogłabyś sprzedawać. Nie, tutaj zależy to od twojej dobrej woli, od tego, czy faktycznie masz przebadany ten suplement, wiesz, co sprzedajesz i nie wprowadzasz konsumenta świadomie bądź nieświadomie w błąd, bo proces kontroli suplementów diety trwa nawet kilka lat, jak wykazała Najwyższa Izba Kontroli. Tym samym to jest rynek, któremu daleko do ideału, jeżeli chodzi o regulacje. A to są produkty, które kupujemy dla własnego zdrowia, żeby uzupełnić swoją dietę. Więc jeżeli trafimy na nieuczciwego producenta, który ma świadomość bezładności działania głównego inspektoratu sanitarnego, który może za kilka lat albo w ogóle nie wszcząć postępowania, nie zbadać tego suplementu i ktoś może przez lata sprzedawać suplement, który nigdy nie został przebadany i tak naprawdę nikt nie wie, co w nim jest. I zakładajmy, że nie będzie szkodził. To już pomijam fakt, czy będzie pomagał, ale że nie będzie szkodził. I z racji tego, że to jest żywność, a nie lek, proces dopuszczenia do sprzedaży jest naprawdę bardzo, bardzo uproszczony. Z jednej strony wolny rynek i to można powiedzieć pod tym kątem dobrze, że nie ma tylu obostrzeń, ale to jest na tyle wrażliwy, można powiedzieć, produkt, że konsument powinien mieć dostęp do niezależnej wiedzy albo chociaż mieć taki spokój, że kupuje produkt, który jest przebadany przez organ ciszący się autorytetem i tym, że jest faktycznie skuteczny i bardzo, bardzo dobrze i efektywnie zarządzany. A jednak dwa raporty z 2017 i 2022 roku Najwyższej Izby Kontroli wskazują cały czas, że GIS sobie nie radzi po prostu w takim stopniu, jakim by wymagało się od organu administracji publicznej sprawowania kontroli pieczy nad bezpieczeństwem konsumenta. O, tutaj widzę, że popłynąłem, ale to tak jak widać, temat jest dla mnie interesujący. Tak, po pierwsze interesujący. Widać, że naprawdę ty tym żyjesz, ale to jest też, uważam, bardzo trudny i bardzo złożony temat, bo ja też zawsze wychodzę z założenia, że nikt celowo nikomu nie będzie chciał wyrządzić krzywdy, tudzież zarobić na czyjejś niewiedzy albo braku świadomości, ale niestety, jak mniemam, właśnie takie sytuacje też się zdarzają i chociażby chciałabym się teraz odnieść na momencik, tylko odskoczyć od samego rynku suplementów i samej suplementacji, a również zapytać o taki inny program, który uruchomiła akurat twoja żona Ania na social mediach. Mam tutaj na myśli wyłapywanie nieprawidłowości, które są poniekąd czasami używane, nie wiem, czy specjalnie, czy niespecjalnie, rozmyślnie, czy nierozmyślnie, to już naprawdę nie mnie osądzać, ale przez influencerów, które dany produkt, suplement pokazują na swoich kanałach. Możesz przybliżyć nieco więcej informacji na ten temat? Tak, oczywiście, to jest bardzo, no właśnie, bo możemy patrzeć na produkt pod kątem niezgodności deklaracji producenta z wynikami niezależnych badań. Możemy też popatrzeć pod kątem analizy składu, nad którą pracują dietetycy, które też znajdziecie na naszej stronie. I oraz, tak jak powiedziałaś, nad właściwością przekazu marketingowego. Nad tym internet skanuje moja żona Ania. Ona jest biegła w mediach społecznościowych, prowadzi nasz kanał, ale także weryfikuje kanały producentów, sprzedawców i właściwie bardziej przekazy marketingowe, przekazy reklamowe, które się znajdują na nich. Często w tych przekazach są nadużycia, w takiej postaci jak przypisywanie suplementom właściwości leczniczych. Tak jak wspomniałem, suplement nie jest lekiem, jest żywnością, więc nie ma za zadania leczyć. Gwarantowanie efektów, często efektów leczniczych. Wszystko po to, żeby wyróżnić się na rynku
rynek bardzo prężnie się rozwija, stąd też pewnie zainteresowanie działaniami fundacji, bo coraz częściej sięgamy po suplementy diety i właściwie ciężko jest znaleźć osoby, która tych suplementów nie kupuje. Żeby się wyróżnić na rynku, no można jakością, ale można też mocnym, perswazyjnym przekazem marketingowym, który nie zawsze jest słuszny. Tutaj też współpracujemy z Martą, która jest adwokatem i przy tym serdecznie ją pozdrawiam, bo działa jako wolontariusz fundacji. Nie wspomniałem w pierwszej części mojej wypowiedzi o niej, ale wspólnie z Anią, z dietetykiem Pawłem oraz Martą, adwokatem, analizują te treści, zadając otwarte pytania producentom. Reakcje są przeróżne. Jedna z reakcji to jest zamiatanie tematu pod dywan, usuwanie naszych pytań, które się znajdują w postaci komentarzy. Inna to jest otwarta dyskusja, merytoryczna dyskusja i na przykład przeproszenie konsumentów, co jest dla mnie osobiście bardzo, bardzo właściwym zachowaniem, bo każdy ma prawo do pomyłki, jesteśmy ludźmi. Oczywiście od profesjonalistów, od producentów bądź sprzedawców suplementów diety wymagamy więcej, ale oni też mogą się pomylić i zależy to, w jaki sposób zareagują na tą pomyłkę. Jeżeli przeproszą konsumentów, powiedzą, że będą bardziej uważać na to, co publikują, to jest właściwe. Zamiatanie tematu pod dywan albo usuwanie po cichu po prostu posta, który bądź reklamy, która budzi nasze wątpliwości, nie jest do końca etyczne. I właściwie uczciwe, przede wszystkim uczciwe wobec konsumentów. Tak, zgadzam się jak najbardziej, ale też znów sobie myślę tak, okej, każdy z Was ma swoją podstawową pracę, do której chodzi na minimum te 8 godzin plus dojazd, przyjazd. Zajmujecie się działaniem fundacji. Teraz jeszcze kolejna tak naprawdę odnoga działań fundacji w postaci prawidłowości działań marketingowych. Powiedz proszę, czy Wy już otrzymujecie taką pomoc z zewnątrz od Waszych obserwatorów, którzy sami Wam mówią, słuchaj Maciek, słuchaj Ania, tu znaleźliśmy taki produkt, myślimy, że powinniście się nim zająć, spójrzcie jak wygląda sama akcja marketingowa, bądź też zauważyliśmy jakąś nieprawidłowość w przekazie. Czy takie sytuacje już mają miejsce, czy to wszystko nad wszystkim czuwa Ania i wyłapuje? Słusznie, że to zauważyłeś, bo tak, bardzo wiele, myślę, że to jest około 50% tego, co jest publikowane, to są zgłoszenia konsumentów. Super. Poza aktywnością taką, że kiedy były organizowane zbiórki, aktywnie wpłacali, wskazywali suplementy do przebadania, też widać, że się interesują się przekazami marketingowymi, bo zgłaszają potencjalne nieprawidłowości, które w ich opinii się zdarzają. Dzięki temu, że jesteśmy organizacją pozarządową, mamy częsty kontakt z głównym inspektoratem sanitarnym, który, jeżeli chodzi o przekazy marketingowe, bardzo, chociaż te, które my zgłaszaliśmy, bardzo sprawnie działał. To były szybko podejmowane ruchy, więc tutaj to jest jak najbardziej na plus. Może dlatego, że jesteśmy fundacją i jest po prostu nam, już się w cudzysłowie mówiąc, znamy z GIS-em i dzięki temu konsument nie musi sam boksować się z organem administracji publicznej. To często jest takie utarte, no, że z urzędami, mimo tego, że bardzo często spotykam się z przyjaznym nastawieniem urzędników. Nie chcę tutaj generalizować absolutnie, bo mogę urazić wszystkich, uraziłbym wszystkich urzędników, którzy wykonują w bardzo fajny, ludzki, rzetelny sposób swoją pracę i tacy są też w GIS-ie, ale nie muszą przechodzić przez całą ścieżkę formalną zgłoszenia nieprawidłowości. Wystarczy, że wyślą nam informacje przez media społecznościowe, a my już to weryfikujemy i przekazujemy dalej. Dzielimy się z Wami na wszystkich kontach. Super, wiesz, ja zawsze wychodzę z założenia, że dobra wiedza i przede wszystkim takie naprawdę uczciwe podejście do tego ostatecznego odbiorcy, tudzież konsumenta, odbiorcy, waszego obserwatora i osoby, która też wspomaga wasze działania, chociażby finansowo, czy też właśnie dodając nowych inspiracji i zadając ciągle jakieś pytania, no jednak jest to potrzebne po prostu naszemu całemu społeczeństwu, więc teraz tak myślę, wracając do badań, już nie tylko do odnóg samej fundacji, wracając do badań, powiedz proszę, z jakimi największymi nieprawidłowościami spotkaliście się podczas badań suplementów? Co znajdowało się w takim suplemencie? Czym był skażony? Jeżeli chodzi o nieprawidłowości, to jeden z największych takich nieprawidłowości, które wykazały nasze badania, to były przekroczone zawartości cukrów w odżywce białkowej. No, zazwyczaj odżywkę białkową kupują ludzie, którzy liczą kalorie, właściwie no, liczą
liczą spożywane węglowodany, a tutaj to była o 300% i o 200% przekroczone, bo to nie było tylko w jednej odżywce zawartość cukrów. W innej, w odżywce dla odżywcy białkowej było znakowanie, że jest bez laktozy, jednak okazało się, że jest z laktozą. W suplementach, które zawierały magnez i witaminę B6, w kilku suplementach było niższa zawartość witaminy B6. W suplementach zawierających kwasy omega-3 wskaźnik TOTOX informujący nas o świeżości oleju był przekroczony. Był powyżej wartości 20-25, która jest takim graniczną wartością według EFSA. Jeżeli chodzi jeszcze o kwasy omega-3, spotkaliśmy się też z dysproporcją pomiędzy tym, co zadeklarował producent, jeżeli chodzi o zawartość kwasów tłuszczowych DHA i EPA, a pomiędzy tym, co wykazały nasze wyniki badań. Rozbieżności w witaminach w przypadku preparatów witaminowych dla kobiet w ciąży. Trochę tego było, ale jeżeli chodzi tak czysto statystycznie, proporcjonalnie, nie była to większość, ani to nie było tak drastyczna ilość procentowa, więc to jest jak najbardziej na plus. Wszystkie badania znajdziecie na stronie internetowej, więc myślę, że możecie sprawdzić, czy ten suplement, który kupujecie bądź chcecie kupić, został przez nas przebadany i jakie są wyniki tych badań. Zawsze to będzie jakaś wskazówka i obiektywna wiedza. Zgadza się, bardzo konkretna wskazówka. A powiedz proszę, co się dzieje z takim suplementem? Jeżeli już znajdziecie jakąś nieprawidłowość w jego składzie, zgłaszacie to odpowiednim organom i on zostaje usunięty z rynku, zostaje wszczęte jakieś postępowanie przeciwko tej firmie, producentowi? Jak to wygląda? Zgłaszamy do Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jaki jest efekt tych postępowań? W jednym przypadku dostaliśmy informację, że suplement zniknął z rynku, więc zanim GIS mógł go przebadać w swojej gestii, to już nie miał co przebadać, bo suplement nie był w sprzedaży. W innym przypadku zostało postępowanie wszczęte i to, jaki efekt widzieliśmy, to informacje publikowane przez producenta, oświadczenia, że coś takiego miało miejsce. W przypadku, na przykład tutaj mam analizę reklamy, która suplementowi przypisywała właściwości lecznicze i to takie, które mogłyby zagrażać nawet życiu konsumenta. Tutaj mam na myśli suplement, który gwarantował obniżenie ciśnienia tętniczego, to tutaj GIS przekazał sprawę do głównego komendanta policji, więc to są działania, które my dostajemy informacje, co zostało, jakie kroki, w jakim czasie zostały wszczęte, a efekty już widzimy po zachowaniu producentów i czy produkt jest na rynku i czy jest w takim składzie, jaki producent zadeklarował, bo często to są niejednostkowe rozbieżności w partii, ale można powiedzieć, że taki seryjny błąd w cudzysłowie, który powoduje to, że produkt albo jest ze zmienioną etykietą, albo jest wycofywany po prostu z rynku. No to naprawdę dużo jest tych działań i samych zabiegów dookoła. Myśląc o suplementacji w sporcie, doskonale wiemy, czym grozi też taka bezmyślna suplementacja i jeszcze, no niestety, czasami być może możliwość skażenia suplementów dla sportowców substancjami dopingującymi, ale powiedz proszę, jakie mogą być zagrożenia dla nas, zwykłych ludzi, niekoniecznie suplementujących się tutaj preparatami takimi przeznaczonymi dla sportowców, wynikające z takiej totalnie bezmyślnej suplementacji? Jakie mogą być zagrożenia zdrowotne? Myślę, że tutaj możemy przytoczyć kofeinę, jeżeli będziemy ją zażywać w zbyt dużych dawkach, które nie są przewidziane normami, no to możemy mieć zaburzenia pracy serca powodujące, to taki pierwszy przykład, który mi przyszedł do głowy. Myślę, że wszystko, co... bo to nie powinno być tak, że punktowo stosujemy dany suplement w większej dawce, tym będzie efekt proporcjonalnie dobry dla naszego organizmu. Wszystko musi być robione z głową. Tak jak mamy leki w określonych dawkach, tak samo powinniśmy przyjmować suplementy w określonych dawkach. To mniej więcej tak, jakbyśmy chcieli nawodnić organizm, wypijając 15 litrów wody naraz. Może to jest taki dość abstrakcyjny przykład, ale może dobrze obrazujący to. Stosujmy się do wytycznych, do zaleceń, do wytycznych dietetyków, lekarzy,
czy przyjętych norm dla danych substancji, a myślę, że to będzie taką drogą zdrowego rozsądku do zdrowia. Zgadzam się z tobą bardzo, ale bardzo chciałam, żeby to brzmiało z twoich ust, bo czasami mam wrażenie, że wiesz, możemy powtarzać, przeczytaj ulotkę, zapoznaj się z jej treścią, zapytaj farmaceutę, zapytaj lekarza. Jeżeli wyrzuciłaś ulotkę, to przynajmniej zerknij w internet, wszystkie ulotki, wszystkich preparatów, suplementów zazwyczaj są w internecie. A czasami mam wrażenie, że wiesz, niektóre osoby tak sobie suplementują jak takie cukierki, jak M&M'sy, jak wiesz, jak takie groszki Akademii Pana Kleksa, prawda? Im więcej piegów i kolorowych, tym lepiej, więc bardzo cieszę się, że to powiedziałeś. Kurczę, Maciek, naprawdę działacie bardzo dobrze, bardzo prężnie. Ja tak jak mówię, wielokrotnie się naprawdę wspieram waszymi badaniami, za które wam dziękuję. Jesteście fundacją, ale czy my jako obserwatorzy, jako osoby wspierające was i też oczekujące, czekające na tą dobrą wiedzę, możemy was jeszcze wspierać też finansowo? Oczywiście, że tak. Za co będziemy wdzięczni za każdą pomoc. Myślę, że w momencie, kiedy będziesz publikowała to nagranie, na naszej stronie Badamy Suplementy będzie już aktywny panel do wsparcia, do płatności błyskawicznej paru złotych, które pozwoli nam na realizację naszych celów statutowych. Włączając obojętnie jaki artykuł bądź wyniki badań, ta mała informacja o możliwości wsparcia nas wyświetli ci się, więc na pewno zachęcam do zapoznania się z informacjami. Może ona nie będzie na głównej stronie, bo w mojej opinii po zapoznaniu się z informacjami, wtedy kiedy uznasz, że to jest wartościowe i chciałbyś, żebyśmy się rozwijali, tych informacji coraz więcej publikowali, to będziemy wdzięczni za każdą pomoc finansową, ale także można powiedzieć, że pomoc, taki feedback opinii z waszych ust, bo fundacja nie jest tworem samoistnym, nie istniejemy dla siebie, tylko istniejemy dla was. Jeżeli uznacie, że coś jest nieczytelne na stronie, albo żeby coś zmienić, albo dodać, będziecie mieć taki pomysł na miarę analizy reklamy, to dzielcie się z tym. Jeżeli to zyska uznanie też innych odbiorców, bo kierujemy się prawami demokracji, no nie wszystkim uda się pomóc, tak jak wybieramy suplementy, które są najczęściej zgłaszane, tak samo jeżeli wasz pomysł spodoba się reszcie społeczności, czyli tym samym będzie użyteczny dla większej ilości ludzi, to po prostu go wdrożymy. Rewelacja. Wiesz, Maciek, bardzo mnie urzeka twój profesjonalizm. Za każdym razem dostaję konkretną odpowiedź, bardzo szczegółową, bardzo fajnie rozwiniętą, ale też przede wszystkim za każdym razem okraszoną uśmiechem. Więc bardzo ci za to dziękuję. Dziękuję ci też za twoje działania i teraz się naszym słuchaczom możemy przyznać, że my nasz odcinek już nagrywamy po raz drugi a propos zaangażowania w rzeczy, które są dodatkowe. Więc dziękuję ci po pierwsze, że znalazłeś czas i też bardzo gratuluję całej waszej ekipie, która jest zaangażowana w Fundację Badamy Suplementy. No i Ani, której działania na Instagramie naprawdę byłam święcie przekonana, że za tym stoją przynajmniej 3 osoby. Więc działa prężnie, działa naprawdę bardzo dobrze. Powiedz, Maćku, dla osób, które być może po raz pierwszy teraz słyszą o Fundacji Badamy Suplementy i o waszych działaniach, gdzie mogą was znaleźć, gdzie mogą was wesprzeć, gdzie mogą was zalajkować, polubić, obserwować i po prostu czekać na tą dobrą wiedzę i też was wspierać? Przede wszystkim na stronie badamysuplementy.pl, w mediach społecznościowych, Instagram Badamy Suplementy, Facebook Badamy Suplementy, YouTube Badamy Suplementy. Wszędzie tam, gdzie też udostępnicie tę informację, zalajkujecie, czyli tym samym te algorytmy tych mediów społecznościowych spowodują, że ta informacja trafi do jeszcze szerszego grona ludzi, to pozwolicie komuś zyskać niezależną wiedzę na temat suplementów diety, może tych, które chce kupić, albo nawet taką wiedzę, że suplement diety to nie lek. Może czasem nawet nie może, ale zacznijmy od uzupełnienia naszej diety. W drugiej kolejności sięgajmy po suplementy. Każde takie dzielenie się wiedzą, coś co na przykład dla ciebie, Sylwio, jako dietetyka jest oczywistością, dla drugiego może to być po prostu kosmos. Dlatego udostępniajmy wiedzę, która jest w możliwie przystępny sposób publikowana, tak żebyśmy my jako konsumenci tworzyli grupę coraz bardziej świadomych odbiorców, bo dzięki temu będziemy regulować ten rynek, wykorzystując prawo popytu i podaży. Wybierając produkty przebadane, z dobrym składem, wyeliminujemy z rynku produkty, które mają gorszy skład.
producenci będą się liczyć bardziej z konsumentami, jak będą mieli świadomość tego, że oni są świadomi. Nie kupują tylko ładnego uśmiechu w reklamie, który wciśnie wszystko, tylko spojrzymy na skład, spojrzymy, czy jest taki suplement niezależnie badany i wybierzemy taki, a nie taki, gdzie, za którym stoi aktor. Może to brzmi idealistycznie, ale wierzę, że świat i informatyzacja świata, w którym jesteśmy, i dostęp do informacji na pewno sprzyja nam w nabywaniu praktycznej wiedzy na temat produktów, które towarzyszą nam każdego dnia. Ja też w to wierzę i nawet uprzedziłeś moje ostatnie pytanie dotyczące twoich, waszych marzeń dotyczących rozrostu, rozwoju Fundacji Badamy Suplementy. Czy to właśnie było jedno z tych marzeń? Tak, tak, jak najbardziej, oczywiście. Tak, żeby fundacja miała jeszcze większy wpływ. Już obserwujemy, że ma wpływ na producentów suplementów diety i jest opiniotwórcza nie tylko wśród konsumentów, ale także wśród producentów, którzy się liczą z naszym zdaniem, bo nie wszyscy zamiatają nasze uwagi, nasze i nasze obiekcje co do ich działań pod dywan, ale są producenci, którzy według mnie podchodzą z szacunkiem do konsumenta, z długofalowym nastawieniem na obecność na rynku i chęć tego, żeby wizerunkowo po prostu być uczciwym producentem. Właśnie jeszcze myślę o tych marzeniach, o których pytałeś. Tak, myślę, że największym naszym marzeniem jest to, żebyśmy kształtowali rzeczywistość taką, jaką konsumenci, świadomi konsumenci chcą. Żeby nie tylko jedynym narzędziem do zwiększania słupków sprzedażowych była reklama, ale jakość. Pięknie. I tej jakości życzymy wszystkim. Maćku, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Podziękuj moimi słowami swojej ekipie i naprawdę pogratuluj. Ja życzę wam z całego serca ogromnego rozrostu i obiecuję się też do niego przyczyniać. Więc cóż mogę powiedzieć? Do zobaczenia i do usłyszenia kolejnym razem. Raz jeszcze dziękuję za twój czas i za podzielenie się wszelkimi informacjami i twoją wiedzą. Bardzo ci, Sylwia, dziękuję za tak sympatyczną rozmowę i do zobaczenia i do usłyszenia. Jak słyszysz, nagrywanie podcastu daje mi moc radości i z uśmiechem się nią z tobą dzielę. Dziękuję, że jesteś i wspierasz moje działania. Jeśli spodobał ci się ten odcinek, to wyślij go dalej, tak aby inni też mogli czerpać paliwo z roślin. A ty już teraz zasubskrybuj mój kanał, by nie przegapić nowych treści. Do usłyszenia w niedzielę za 2 tygodnie. Sylwia Maksym, Paliwo z Roślin.